ostatnich dniach lutego do siedziby SCM Polska w Suchanowie przybyli goście zaproszeni na drzwi otwarte. Zobaczyć można było m.in. Centrum Obróbcze Morbidelli M100, pilarkę panelową Gabiani S czy oklejniarki z serii Olympic. Nie zabrakło również kompaktowej wiertarki Morbidelli CX100 z możliwością cięcia piłą i frezowania okonowego. Wiertarka ta gwarantuje wysoką wydajność produkcyjną i nie wymaga interwencji operatora przy uzbrajaniu stołu roboczego. Jedną z nowości zaprezentowanych podczas spotkania była wiertarka Startech CNV. Urządzenie to skierowane jest do firm poszukujących nieco prostszej konstrukcji. Dzięki 7 niezależnym wrzecionom pionowym, 4 wrzecionom poziomym oraz pile, wiertarka ta może produkować gotowe elementy mebli bez konieczności zmiany położenia wierteł. Z kolei klientom zainteresowanym technologią nestingu pokazana została obrabiarka Morbidelli N100. Jest to centrum obróbcze zajmujące niewiele miejsca, przez co może być ciekawym rozwiązaniem dla firm z ograniczoną ilością powierzchni produkcyjnej. Morbidelli N100 mimo stosunkowo niewielkich wymiarów zapewnia dokładność cięcia przy jednoczesnych dużych prędkościach posuwu. Dostępna jest również w wersji SEL z automatycznym załadunkiem i rozładunkiem. Kolejną nowością pokazaną w Suchym Lesie była pilarka hybrydowa klas PX350i. Jest to maszyna łącząca zalety pilarki panelowej i formatowej, która swoją premierę miała na targach Ligna w 2019 roku. Operator pracując przy tej pilarce manewruje rozcinanym materiałem, ma do dyspozycji ruchomy wózek, podobnie jak w pile formatowej, oraz możliwość cięcia pod kątem do 46 stopni. Pilarka klas PX350i polecana jest średniej wielkości zakładom stolarskim zajmującym się usługową produkcją mebli. Wśród prezentowanych maszyn były również oklejniarki z serii Olympic K360 oraz K560, Stefanii KD oraz ME40, i Casto Evo, dla której SCM wspólnie z Santander Leasing przygotował specjalną ofertę finansowania. Podczas drzwi otwartych nie zabrakło również mniejszych maszyn niezbędnych w zakładach stolarskich oraz prezentacji firm współpracujących z SCM. Więcej szczegółów odnośnie pokazywanych maszyn oraz finansowania SCM zamieszczam w opisie do filmu. Dziękuję za obejrzenie relacji z drzwi otwartych SCM w Suchym Lesie. Jeśli podobał Ci się ten film, oceń go i zasubskrybuj nasz kanał.